Zasada przy podnoszeniu ułamka do potęgi jest taka. Wyobraźmy sobie ułamek AB do potęgi x. To jest równe tyle co a do x przez b do x. Jeżeli mamy natomiast sytuację, że mamy a do minus potęgi powiedzmy w, wtedy to jest równe b przez a do w, czyli b do w przez a do w. Zwróćmy uwagę, że ujemna potęga po prostu odwraca nam, wywija ten ułamek na drugą stronę. Jeżeli było a do b, to teraz jest b do a. Zróbmy sobie parę przykładów. Powiedzmy, niech to będzie 2 trzecie do potęgi drugiej, czyli 2 do drugiej przez 3 do drugiej, czyli 4 przez 9. Powiedzmy, zróbmy sobie 5 do 5 czwartych do trzeciej, czyli 5 do trzeciej przez 4 do trzeciej równa się 125 przez 64. Teraz trochę ujemnych może.